Firma PHU Dróżdż, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób również na dalsze trasy po terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Wtorkowe popołudnie dla dzieciaków z zespołu placówek oświatowych w Stadnickiej Woli okazało się niezwykle ciekawe. To z uwagi na wyjątkowego gościa. Uczniów placówki odwiedziła sama Anna Maria Wesołowska, znana na cały kraj prawniczka i sędzia w stanie spoczynku, która od lat występowała w programach Sędzia Anna Maria Wesołowska oraz Wesołowska i Mediatorzy emitowanych na antenie telewizji TVN. Wizyta miała charakter profilaktyczny. Podczas wystąpienia Anna Wesołowska opowiedziała zebranym na sali małym słuchaczom o jednej z prowadzonych przez nią spraw oraz dlaczego tak ważnym jest, aby przestrzegać prawa. Zainteresowana młodzież aktywnie udzielała się, zadając pytania i wdając się w dyskusję z gościem. Wyjątkowa osoba. Widzimy, że wspaniały kontakt nawiązuje z małymi dziećmi. Ja sam miałem obawy, czy dzieci z pierwszej klasy, z drugiej, trzeciej, czwartej są odpowiednim audytorium dla pani sędzi, a widzimy, że wspaniale potrafi nawiązać kontakt w przystępny sposób, przekazać im zasady postępowania, które również nie tylko w świecie dorosłym są ważne, ale także wśród dzieci. No cieszymy się, że przyjęła pani sędzia zaproszenie, a tak naprawdę to inicjatywa tutaj gościć w naszej szkole. Miejsca na sali jako pierwsi zajęli uczniowie klas 1-4. W następnej kolejności odbyła się pogadanka dla starszych dzieci z klas 5-8. Wizyta w szkole w Stadnickiej Woli nie była pierwszym tego typu spotkaniem z młodzieżą. Anna Wesołowska już od wielu lat odwiedza placówki edukacyjne na terenie całej Polski. Jest taka piosenka, którą dzieci śpiewają. Wy dorośli nic nie wiecie, w jakim dzieci żyją w świecie. Na każdym spotkaniu od wielu lat widać to samo. Kochamy, a krzywdzimy nieintencjonalnie. Nie wiemy o tym, że nasze dzieci marzą o tym, żebyśmy się nie kłócili, nie rozwodzili, żebyśmy nie palili, nie pili i nie bluźnili. Gdybyśmy znali marzenia swoich dzieci, tych najmłodszych, świat byłby dzisiaj zupełnie inny. Przecież my od nich później wymagamy, żeby były grzeczne, żeby nie używały brzydkich słów, a one mają prawo powiedzieć, że wyssały te słowa z mlekiem matki. Te spotkania są po to, żebyśmy przystanęli w miejscu i zobaczyli nasze dzieci tak na żywo, żeby nam narysowały swoje marzenia, ale również, żeby nie było przemocy rówieśniczej, żeby nie było hejtu. On się zaczyna na górze, ale przecież dzisiaj już maluchy hejtują, bo skoro można tym wyżej, to dlaczego ja mam robić inaczej? Po długiej i ciekawej dyskusji przyszedł czas na wspólne zdjęcia. Następnie każde z dzieci ustawiło się w kolejce po autograf od znanej prawniczki. Wizytę zakończono zebraniem Rady Pedagogicznej, podczas której obecni byli także rodzice uczniów biorących udział w spotkaniu. Wydarzenie pod nazwą Jak w świetle współczesnych zagrożeń uniknąć konfliktu z prawem zostało zorganizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli w ramach zajęć dotyczących edukacji prawnej. Lena ma na sobie moją prawdziwą utowę sędziowską. Wydałam w tej chwili wiele wyroków kar dożywotniego pozbawienia wolności. Takich najwyższych kar, jakie są w kodeksie. Czujesz, jaka ciężka tatowa? No nie. Jaki kolor jest tego żabotu? Sędzia ma żabot fioletowy. A jak się wywracamy do sądu, może wiesz? Wysoki sądzie, ale mój najmłodszy świadek miał 4 lata i mówił do mnie, ciociu, przeszkadzało? Nie. Nie. Pamiętajcie, przed sądem to wy jesteście najważniejsi, bo sąd jest dla ludzi, prawda? A jeżeli tam jest dziecko, to dziecko jest zawsze tam najważniejsze. A czy pan policjant może w Polsce przesłuchać dziecko? Nie, nie. Pan policjant nie może, pan prokurator też nie. Może to zrobić tylko sędzia w przyjaznym pokoju. Musi być pani psycholog albo pan psycholog i
musi być kamera. Jak nie ma kamery, to mówimy, sędzia Wesołowska powiedziała, że musi być. Sędzia Anna Maria. Anna Maria Wesołowska. Powiedziała, że musi być, żebym nie musiał drugi raz tego samego powtarzać.